a skąd to była niemiecka zbrodnia? Jak potrzebowałam, już nie pamiętam do czego tam potrzebowałam, akt zgonu mojego dziadka, zgłosiłam się do urzędu dzielnicowego, to dostałam, ja mam to do dzisiaj. Data śmierci 1941. No. Jeżeli dziadek miał tyle odznaczeń międzynarodowych, tyle zasług, naprawdę to... Ale on był jednym z 21 857 oficerów. Jednym. 21 857 osób. To jest ponad 25% ludzi wykształconych w Polsce. To jest elita intelektualna Polski. To jest też zabieg w pewnym sensie celowy. Jeżeli złączymy to z deportacjami, to wszystko nam się układa tutaj w logiczną całość, bo przecież ci najbliżsi zamordowanych, rodzice, żony, to też jest w pewnym sensie elita naszego społeczeństwa. To jest jeden wielki plan dokonania ludobójstwa na polskich elitach intelektualnych. Pamiętam, pogoda była piękna, słoneczna, myśmy stanęli, mama w środku, my dzieci po bokach, ojciec się z nami żegnał, całował się, ściskał, zdjął obrączkę, pieniądze jakieś wyjmował z kieszeni i bardzo się śpieszył. I pojechał. Mama z nami szła pieszo już do Sarnak, do tej miejscowości, trzymając nas za ręce. Taki obraz pamiętam. Ślad po ojcu zaginął. Nic nie wiedzieliśmy. Jakiś jeden znajomy, organista Sarnak, mówił mamie, że spotkał ojca gdzieś tam koło Kowla, na drodze w kierunku Pińska i namawiał ojca, żeby ojciec mundur zmienił i da mu cywilne ubranie. Ojciec powiedział, że nie zdejmie munduru. Był sam. Podobno w Kowlu było zgrupowanie policji. No, gdzieś tam w rejonie między Kowlem a Pińskim na drodze spotkał ojca. Ojciec poszukiwał nas, mimo że miał bardzo małe możliwości, bo wolno było z obozu w Kozielsku, którym się po prostu, do którego się dostał, wolno było wysyłać tylko jedną kartę. Dowiedział się, że moja mama jest w Rumunii i przysłał kartę. Jedną, jedyną. To była jedna wielka prośba, żeby czekać, bo ojciec dowiedział się o moim urodzeniu i prosił, żeby czekać z moim chrztem, kiedy wrócą do wolnej Polski. Kiedy już przyjechałam do Warszawy tutaj, kiedy się uczyłam, no to naturalnie, że musiałam napisać jakiś życiorys. No więc powiedziała mi mama, pamiętaj, żebyś pisała, że tata zginął w czasie działań wojennych. Nie musisz pisać o tym, że jest kartka, że w Ostaszkowie. Bała się o mnie, żebym przypadkiem nie wyjawiła i żeby mnie nie szykanowano. Więc nie byłam szykanowana, dlatego że ja nigdy nie mówiłam pełnej prawdy, dlatego że po prostu wiedziałam, że mam tak mówić, a nie inaczej. Z Katynia przyszedł na Żoliborz, przyszła karteczka, że on tam w tym Katyniu siedzi. Także rodzice moi wiedzieli.
wiedzieli. No oczywiście, ponieważ w powstaniu zginęło u nas wszystko dokładnie, więc i tej kartki też nie mamy. Ale była. Była, bo mama mi o tym mówiła. Komisja Nikołaja Burdenki w styczniu 1944 roku zaprosiła do Katynia dziennikarzy zachodnioeuropejskich, którzy byli akredytowani w Moskwie. Zaprosili również polskiego dziennikarza, który był przedstawicielem Związku Patriotów Polskich, Jerzego Borejsze. I pokazowo przeprowadzili badania w miejscu zbrodni. Naczelny chirurg Armii Czerwonej, generał Burdenko, przekazał później informację, którą ci dziennikarze przekazali dalej do swoich krajów, że zbrodnia została popełniona przez Niemców w 1941 roku, na jesieni 1941 roku. W 1952 roku maturę zdawałem. Pamiętam, że była taka mowa, że w jednej ze szkół do komisji egzaminacyjnej dołączyli jakiegoś człowieka z PPR-u, czy może z UB, nie wiem, kto to był. To właściwie już był PZPR w 1952 roku. I on też miał prawo zadawania pytań, więc jak zapytał chłopaka, co on sądzi o Katyniu, chłopak powiedział, że nie będzie odpowiadał na ten temat, no to nie zdał matury. No. I w ogóle się na ten temat nie mówiło. Ludzie byli za to represjonowani i nawet więzieni, tracili pracę. Praktycznie społeczeństwo nie miało wątpliwości, że odpowiedzialnymi za zbrodnie w Katyniu są Sowieci. W związku z tym Katyń znajdował, znaczy inaczej, protesty przeciwko kłamstwu katyńskiemu znajdowały różny wyraz. Były też organizacje, na przykład młodzieżowe, które miały w nazwie Katyń, ale były też protesty niezwykle odważne w postaci na przykład uczniów, którzy podczas lekcji historii w szkole wstawali na lekcjach i mówili, że dany historyk mówi źle, bo za Katyń odpowiedzialni są Sowieci. Czym to groziło? Groziło to karami wieloletniego więzienia. Były sądy, chociażby wojskowe sądy rejonowe, które za takie kłamstwa, według nich oczywiście, karały karami wieloletniego więzienia. I to więzienia ciężkie, to były więzienia typu Wronki, Sierac, Rawicz czy Iława, gdzie ci młodzi ludzie trafiali. Oni oczywiście wychodzili na wolność praktycznie w okresie odwilży, lat 55-56, ale ten stygmat osób skazanych za to, że odważyli się powiedzieć prawdę, ciągnął się za nimi przez cały czas. W 1952 roku sprawą zbrodni katyńskiej zajęła się amerykańska komisja Mandena. Udało się przesłuchać jeszcze żyjące osoby, które brały udział, po prostu wizytowały w 1943 roku Katyń i wydano cały zbiór tych wywiadów, który został przedłożony do ONZ-u i dostał go również premier Cyrankiewicz. Jaka była reakcja? I Rosjanie. Jaka była reakcja? Reakcji żadnej nie było, natomiast ze strony polskiej okazało się, że na sprawę tej komisji Mandena zareagował 5. Departament UB. To była pułkownik Julia Brstrygier, która wydała specjalną instrukcję mówiącą, jak należy postępować z hecą katyńską.
to była dla UB heca. Zabić kogoś w tak straszny sposób, mogło to być tylko hecą. Ale ta heca miała bardzo takie długie, że tak powiem, ręce, bo w tym samym roku mój dziadek w małym miasteczku został aresztowany przez UB i nie wiedzieliśmy dlaczego i o co chodzi. Teraz mogę powiedzieć doskonale, że było to śledzenie tej hecy katyńskiej. Można użyć określenia, że jakby geneza PRL-u w pewnym sensie związana jest ze zbrodnią katyńską. Została zbudowana na zbrodni katyńskiej. I ta wiedza została jakby eksportowana do okresu powojennego. Czyli krótko mówiąc, cały ten okres powojenny był budowany na kłamstwie katyńskiej. Z jednej strony mieliśmy działalność rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, tam publikację z głośną książką Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z przedmową generała Władysława Andersa, wydana po raz pierwszy w 1948 roku, a z drugiej strony mieliśmy opublikowany raport Mikołaja Burdenki, przetłumaczony na język polski, który miał jakby wyprostować kłamstwo Andersa, kłamstwo tego zespołu, który przygotował książkę o zbrodni katyńskiej. To była w pewnym sensie rywalizacja dwóch informacji o zbrodni katyńskiej. Na Zachodzie Polacy mieli problemy z przebiciem się z tą prawdą katyńską, dlatego że Anglosasi nadal trwali w kłamstwie katyńskim. Amerykanie do początku lat 50., Anglicy prawie do takiego samego okresu jak Sowieci, czyli do końca lat 80. Natomiast w kraju głoszenie prawdy o zbrodni katyńskiej było narażone na więzienie i to długoletnie. Dziadek z tego uboskiego więzienia wyszedł inwalidą. A w jaki sposób był przesłuchiwany, nie bardzo chciał opowiadać, ale powiedział to swojej młodszej córce. Pod schodami, po kolana, w wodzie, w odchodach, w nocy. Przesłuchiwany na nodze od stołka wywróconego. I właściwie tylko uratował go doktor, którego zawezwali ubowcy, bo dziadek dostał wewnętrznego krwotoku. Pragnę tu zauważyć, że w tych delegacjach niemieckich z 1943 roku z generalnego gubernatorstwa wizytowało Katyń ponad 60 osób. I po wojnie oni byli poszukiwani nie tylko przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, ale również byli poszukiwani przez NKWD i Sowieci. I Polacy mieli świadomość tego, jaką rangę mają ci świadkowie, co mogą wnieść do sprawy zbrodni katyńskiej. Dlatego to byli tak ważnymi postaciami i dlatego po wojnie byli tak poszukiwani. Nieprzypadkowo Ferdynand Getel, Józef Mackiewicz, Marian Wodziński po kryjomu opuścili Polskę. Ratując życie, wyjeżdżali albo do drugiego korpusu, albo do zachodnich Niemiec, albo do Wielkiej Brytanii i tam mogli tę prawdę o zbrodni katyńskiej głosić publicznie. Gdyby zostali w Polsce, najprawdopodobniej dokończyliby życia albo w więzieniu mokotowskim, albo w jakimś syberyjskim łagrze. Nagle się zorientowałam, że przecież wszystko, co dotyczy Katynia, to jest kłamstwo. Bo nie dość, że Stalin również skłamał, że wyjechali do Mandżurii, to również nie dano nam, mama szukała tatę przez Polski Czerwony Krzyż, przez Rosyjski Czerwony Krzyż,
przez amerykańską Radę Polonii. Wszędzie odpowiadano, że nigdzie w Rosji nie ma, a przecież poszedł do Rosji, w stronę Rosji, że nigdzie nie ma taty na tym terenie. Czyli znowu kłamstwo. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Na pewno ta świadomość w latach 80. była dużo większa i ta świadomość dotycząca tego, że za zbrodnie odpowiedzialni są Sowieci, była dużo większa i można było mniemać, że społeczeństwo tym kłamstwom nie uległo. Na pewno była taka grupa osób, która absolutnie była przekonana, że to Niemcy. Proszę pamiętać też, że władze, jak się spojrzy czasami na różnego rodzaju takie wewnętrzne rozmowy, czy na biurze politycznym, czy gdziekolwiek indziej, to władze polskie komunistyczne nie miały żadnych złudzeń do tego, że za Katyń odpowiedzialne jest, za odpowiedzialni byli Sowieci. Tutaj jakby ta odpowiedzialność była jasna, natomiast należało jednak to kłamstwo w imię wyższych ideologicznych celów w społeczeństwie polskim podtrzymywać, a wszelkie możliwe próby jego zanegowania były surowo karane. Istniały zapisy cenzorskie mówiące o tym, że o kłamstwie katyńskim, znaczy, czy o Katyniu nie wolno pisać jako ty, za które byli odpowiedzialni Sowieci. I każde tego typu sformułowania ukazujące się na łamach jakiegokolwiek periodyku czy na jakiejkolwiek książki były po prostu z miejsca rugowane z przestrzeni publicznej. W okresie lat 80., kiedy pisano na muru, jak Katyń pamiętamy, albo że za Katyń odpowiedzialni są Sowieci, były też takie napisy w latach 80., Katyń pomścimy, to one były albo następnego dnia trawione, albo zamalowywane. Co ja o tym myślę? Starałam się, bo już w tej chwili już jestem chora i nie bardzo, bardzo mam siły, ale do tej pory starałam się o to, żeby pokazać ludziom, że prawda jest taka, a nie inna i że tym ludziom, którzy tam zostali w tej nieludzkiej ziemi, zakopani w workach od śmieci, w tych samych dołach śmierci, że im się należy cmentarz w Polsce. Katyń można uznać za taki jeden, można powiedzieć, jedną z tych podstaw po prostu walki podziemnej. Powstanie i Katyń. Te kolejne inne martyrologiczne, można powiedzieć, sprawy już dużo, dużo, dużo mniej. Natomiast te dwa, no pewnie też dlatego, że były w taki, a inny sposób rugowane z przestrzeni publicznej i społeczeństwo jakby często, może nie często, ale w jakimś sensie na przegór, jakby pokazać, że ono jednak stoi po tej drugiej stronie niż komuniści, ten Katyń po prostu eksponowały.